Polacy, wracajcie do kraju. Polacy, wracajcie do kraju. Tak mówił ojciec Klimuszko. Szokująca przepowiednia. Dzisiaj przedstawiam szokującą przepowiednię dotyczącą Polski, którą wygłosił ojciec Klimuszko. Jest to przepowiednia, o której powiedział na łożu śmierci. 22 sierpnia 1980 roku ojciec Klimuszko w ciężkim stanie trafił do szpitala. Kilka dni później zmarł. Jednak na łożu śmierci powiedział szokującą przepowiednię dotyczącą Polaków oraz losu Polski, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ojciec Czesław Klimuszko to jest znany duchowny, znany zielarz, znana postać tutaj, pomógł mnóstwu ludziom w ich chorobach, był także jasnowidzem, był także, można powiedzieć, prorokiem, przewidywał, co się wydarzy na świecie. Wiele tak naprawdę miał celnych, trafnych przepowiedni. Możesz zobaczyć te przepowiedni na moim kanale, w różnych filmikach publikuję je, dotyczące Europy, dotyczące świata, dotyczące wybuchu III wojny światowej. Jednak w tym filmiku dzisiaj przedstawię przepowiednie ojca Czesława Klimuszko, o której mówił na łożu śmierci w szpitalu. Podczas tej przepowiedni mówił o tym, że Polska będzie krajem pełnym dobrobytu i żeby Polacy wracali do kraju. Jest to tym bardziej szokująca przepowiednia, gdy spojrzy się na nią w perspektywie tutaj czasowej, a mianowicie mówił o tym w sierpniu 1980 roku. Jak każdy z nas wie, później przecież miało miejsce nieciekawe wydarzenia w Polsce, miał miejsce także stan wojenny. Podczas stanu wojennego, czy na krótko przed i po stanie wojennym, tak, bardzo dużo ludzi wyjechało z Polski, bardzo dużo ludzi emigrowało. Natomiast szokujące tak naprawdę są tutaj słowa, wypowiedź ojca Czesława Klimuszko. Zacytuję je, te słowa, które powiedział swojemu przyjacielowi na łożu śmierci w szpitalu. Kraj ten oczekuje lata świetności. Jest to obecnie szczęśliwe miejsce. Gdybym miał drugi raz narodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie. I to właśnie powiedział tutaj ojciec Czesław Klimuszko. Następnie 25 sierpnia zmarł. 25 sierpnia zmarł. Szokujące tak naprawdę słowa, szokujące informacje, gdzie komunizm na dobre działał w 80 roku, na dobre funkcjonował. Oczywiście Solidarność już rosła w siłę, natomiast do upadku komunizmu, do 89 roku jeszcze daleka była droga. Natomiast tutaj ojciec Czesław Klimuszko przewidywał, żeby właśnie Polacy wracali do kraju. Jest to także ciekawe z perspektywy tutaj ostatnich lat, a więc wiemy, co się wydarzyło. Polska weszła do Unii Europejskiej, zostały otwarte granice, absolutnie mnóstwo ludzi, kilka milionów, szacuje się, że kilka milionów ludzi wyjechało za granicą, za chlebem, do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do Niemiec. Powoli te rynki pracy były otwierane dla Polaków. Natomiast byłoby też bardzo dobrze, tak, dla Polaków, którzy wyjechali za granicę, bardzo dobre zarobki. Natomiast widzimy, co się dzieje w ostatnich czasach, w ostatnich latach, że jakie rzeczy dzieją się w Europie, a więc niepokoje, zamachy terrorystyczne. Te kraje, które wcześniej uchodziły za bardzo bezpieczne, kraje, w których na dobrą sprawę można było mieszkań nie zamykać, samochodów, gdzie było bardzo bezpiecznie, teraz się okazało, że są takie miejsca w tych krajach, czy w miastach, czy getta, gdzie dochodzi do tutaj praktycznie każdego dnia do morderstw, do gwałtów i do bardzo niebezpiecznych rzeczy, czyli te państwa, czy te kraje, do których Polacy wyjeżdżali za chlebem, zamiast Eldorado okazało się, że dzisiaj są zupełnie innymi państwami. Zobaczmy sobie na Wielką Brytanię, kiedy Polacy tutaj masowo wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii 2006-2007 rok, praktycznie każdego dnia setki autobusów i dziesiątki samolotów odlatywało z Polski do Wielkiej Brytanii, zabierało tutaj emigrantów, którzy w pogoni za lepszym życiem, w pogoni za lepszą przyszłością wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii. Dziś Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z Brexitem. Wyjście tak naprawdę tutaj w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma także konsekwencje dla zwykłych ludzi, dla zwykłego zjadacza chleba, ponieważ ma to także konsekwencje, jeśli chodzi o rynek pracy. Teoretycznie są tutaj zapewnienia ze strony władz brytyjskich, że Polacy mogą spokojnie
spokojnie pracować, nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast wiadomo tutaj, że Polacy już nie są na takich samych warunkach, jak to było wcześniej, kiedy Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej. Oczywiście po tym, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, zachowała sobie liczne przywileje, natomiast tutaj gospodarcze, tak, polityczne, ekonomiczne w stosunku do Unii Europejskiej, tak samo Unia Europejska zachowała liczne przywileje, natomiast wiemy, że rzeczywiście to Eldorado już nie jest takim Eldoradem, jak to było kiedyś, chociaż na pewno dla dużej grupy ludzi nadal tak jest, tak? Natomiast na pewno to się wszystko zmieniło i tym bardziej szokująco brzmi ta przepowiednia w tym kontekście, tak? Oczywiście większość z nas narzeka na Polskę, to się nie podoba, tamto się nie podoba. Względnie jednak mamy tutaj spokój, tak? Kiedy przynajmniej to nagrywam, nie mamy tutaj tylu uchodźców, nie ma tutaj jakichś zamieszek, nie ma jakichś tutaj walk. Jeśli chodzi o kwestie tutaj bezpieczeństwa, to możemy powiedzieć, że dzisiaj są one względnie jest bezpieczniej, na pewno jest bardziej bezpiecznie niż to ma miejsce w krajach tutaj zachodnich. Zobaczmy sobie na Paryż, na Francję, na Brukselę, na Belgię, gdzie tam praktycznie każdego miesiąca dochodzi do jakichś zamachów mniejszych, większych. Oczywiście jeszcze media informują o tych większych zamachach, a nie informują o tych mniejszych zamachach terrorystycznych. Także tak to właśnie wygląda. Jeszcze raz zacytuję tą wypowiedź tutaj ojca Czesława Klimuszko. Mówił tak: kraj ten oczekuje lata świetności. Jest to obecnie szczęśliwe miejsce. I to mówił w 1980 roku, wyobrażacie sobie, gdzie ludzie stali w kolejkach za towarem, za po prostu produktami, gdzie niczego nie było, były puste półki w sklepach, gdzie ludzie narzekali, ludzie wyjeżdżali masowo za granicą za chlebem, jeśli oczywiście mogli, tak, jeśli uzyskali pozwolenie. I to mówił właśnie ojciec Klimuszko w 80 roku, no to tym bardziej jest szokujące, jaką miał wizję, jakie przewidywał, że oczywiście jest, tutaj ktoś by powiedział tak, że to jest szaleniec po prostu, że takie coś powiedział, ale z drugiej strony ci ludzie, którzy powyjeżdżali, to pojechali oczywiście w dobrobyt, natomiast ten dobrobyt okazał się, że jest krótkotrwały, tak, bo to się wszystko pokończyło, tak, bo to ma miejsce chociażby w przypadku tej Wielkiej Brytanii. Czyli jest to obecnie szczęśliwe miejsce. Gdybym miał się drugi raz narodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie. Czyli tutaj ojciec Klimuszko mówi tak: niech Polacy wracają z całego świata nad Wisłę. Z całego świata. Tu nie mówi tylko, że z zachodu mają wracać, czy ze wschodu. Czyli na dobrą sprawę będzie wszędzie się działo źle, na zachodzie, na całym świecie, a w Polsce, no może no, nie można też powiedzieć o tej przepowiedni, tak, że tutaj laurkę, że tylko w Polsce będzie świetnie, super, piękne drogi, pensje gigantyczne, będziemy żyć w kraju tutaj tak pod dostatkiem, ale jakby w kontekście całej sytuacji, która ma miejsce na całym świecie, tak, i tutaj tych kwestii zarobków, bezpieczeństwa, to według oczywiście ojca Klimuszko, no to jest oczywiście jego przepowiednia, to nie jest moja opinia, ciężko jest mi powiedzieć, czy tak będzie, to tutaj ojciec Klimuszko powiedział właśnie, że Polacy mają wracać z całego świata nad Wisłę, ponieważ tu się im nic nie stanie. Jest to też ciekawe, bo tutaj odnosimy to oczywiście do takich spraw trywialnych, a więc praca, życie, tutaj zarobki, znaczy trywialnych, bardzo ważnych. No, natomiast ja bym tutaj jeszcze odniósł to w kontekście wojny, więc ojciec Klimuszko mówił, że dojdzie do wybuchu III wojny światowej, gdzie ucierpi Francja, Włochy, gdzie ucierpią także Niemcy, natomiast Polska zostanie tylko troszeczkę napotknięta, ale nie ucierpi w jakiś sposób istotny, tak? W sposób nieistotny, że będzie ogromna fala powodzi w Europie, która doprowadzi do śmierci tysiąca, nawet milionów ludzi. Natomiast w Polsce pod względem tutaj, jeśli chodzi o wojnę, będzie tutaj Polska względnie bezpieczna. Jest to ciekawe także z punktu widzenia historii. No wiemy, że byliśmy przez historię niemiłosiernie praktycznie tutaj karceni, tak? Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, trzy rozbiory. Zawsze ta Polska po prostu była gdzieś tutaj stłamszona. Natomiast tu się okazuje, że w dzisiejszych czasach, czy w czasach, które będą mieć miejsce w przyszłości, ta Polska będzie na tej arenie międzynarodowej, będzie na arenie politycznej, a te wszelkie katastrofy, tragedie, powodzie, kataklizmy, wojny światowe przyjdą koło nas, koło Polski. Oczywiście będą pewnie ofiary, ale nie będą to po prostu takie ofiary, jak to miało miejsce podczas I wojny światowej, czy podczas II wojny światowej. Ofiary po prostu tutaj w ludności i też całkowite zniszczenie praktycznie kraju, tak, zniszczenie Polski.
ciekawa przepowiednia, którą na dobrą sprawę może się jeszcze zrealizować, bo może tutaj sytuacja na świecie wystąpić jeszcze gorsza. I wtedy rzeczywiście Polacy, którzy mieszkają na całym świecie, będą tutaj wracać do Polski. No, politycy, ciężko by powiedzieć, żeby tu politycy nagle stworzyli taki raj Eldorado, żeby mieli wracać Polacy, natomiast jakby sytuacja polityczna w innych krajach może ich do tego zmusić, tak, do tego, do powrotu. Także tak to właśnie wygląda, jest to przepowiednia tutaj ojca Klimuszko, ojca Czesława Klimuszko, który mówi o tym, żeby Polacy, wracajcie do Polski, Polacy, wracajcie do Polski, tu się wam nic nie stanie, tak mówi ta przepowiednia. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.